Wszyscy inni uciekli, a on sam pozostał. Sam karabinem maszynowym bronił ojczyzny, aż został dobity, też zastrzelony, jeszcze dobity bagnetami. Piotr Konieczka zginął nocy o godzinie 1:40, czyli przed Westerplatte. I to jest według mnie sprawa bardzo ważna. I możemy powiedzieć, że on był pierwszym, który poległ w obronie ojczyzny w II wojnie światowej. Oryginalne zdjęcie, jeszcze myślę, że przed wojną, zachowało się nam to zdjęcie i jestem szczęśliwa, że mogę patrzeć na tego 38-latka. Tutaj zdjęcie również mam, kiedy moi dziadkowie Helena Gniot i Piotr Konieczka zawierają związek małżeński. Jest tutaj obok cała rodzina, dziadkowie z jednej, z drugiej strony. Kiedy przychodzi dzień 31 na 1 września, przeżywamy to wszyscy, bo wiemy, że tego dnia, tej nocy zginął na posterunku w Jeziorkach. Przekazujemy to od dnia, kiedy babcia przyjechała do Markowa. Przekazywała nam to do chwili swojej śmierci. Później przekazywał to mój tata Zygfryd Konieczka. Przekazywał to, były właściwie to były codzienne rozmowy. września 2014 roku kapral Piotr Konieczka został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Rzeczpospolitej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Przed sobą mam teraz moją stronę internetową. Początkowo miałem ją jako stronę parafii, a potem, żeby to zachowane było, to mam jako swoją prywatną. W Śmiłowie od 1 grudnia 80 roku byłem proboszczem i byłem tam 35 lat. No i zauważyłem, że wśród różnych grobów był Piotra Konieczki. Tutaj właśnie na tej stronie zawieram historię pamięci o bohaterze, no, żeby uwiecznić to, żeby to, bo wiadomo, że pamięć jest ułomna. A ludzie umierają i dlatego stale powtarzałem parafianom swoim, że pytajcie jeszcze, dopóki żyją wasi tam przodkowie, bo potem to wszystko zginie. Prezydent Rzeczypospolitej zarządził mobilizację powszechną. W wykonaniu powyższego zarządzam, co następuje. Pierwszym dniem mobilizacji jest czwartek 31 sierpnia 1939 roku. Powołuje do czynnej służby wojskowej oficerów rezerwy, pospolitego ruszenia i stanu spoczynku. Podchorążych, podoficerów stanu spoczynku, zaliczonych do służby pomocniczej, bez względu na wiek, kategorię zdrowia i rodzaj broni, którzy otrzymali białe karty mobilizacyjne bez czerwonego pasa. Tutaj mamy pamiątki związane z osobą Piotra Konieczki. Jest oryginalna tablica z jego grobu, którą otrzymaliśmy w 1989 roku. Tutaj ciekawostką jest także ten orzeł, który był w placówce Straży Granicznej w Jeziorkach. Tutaj jest na tej fotografii umieszczone. A Piotr Konieczka zginął w tym budynku, broniąc tego budynku. W 1939 roku, kiedy spodziewano się wybuchu wojny światowej, komisariaty Straży Granicznej, a co za tym idzie ten niższy stopień, czyli placówki, zostały wzmocnione plutonami wzmocnienia. Po prostu było to wojsko, które było stworzone z oddziałów rezerwy i Piotr Konieczka został przydzielony do komisariatu Kaczory, placówka Jeziorki i to było latem 1939 roku. Obywatele Rzeczypospolitej. Nocy dzisiejszej odwieczny wróg nasz rozpoczął działania zaczepne wobec państwa polskiego, co stwierdzam wobec Boga i historii. W tej chwili dziejowej zwracam się do wszystkich obywateli państwa w głębokim przeświadczeniu,
że naród w obronie swej wolności, niepodległości i honoru skupi się dookoła wodza naczelnego i sił zbrojnych oraz da godną odpowiedź napastnikowi, jak to się już nieraz działo w historii stosunków polsko-niemieckich. Ignacy Mościcki, prezydent Rzeczypospolitej. 1 września 1939 roku wszyscy strażnicy graniczni stali się automatycznie żołnierzami Wojska Polskiego. Jego ten oddział, który wzmocnił placówkę w Jeziorkach i w ogóle komisariat Kaczory, liczył 60 żołnierzy. Komisariat Kaczory liczył 48 strażników, także łącznie ich było ponad 100 na tym odcinku Kaczory, Jeziorki, Brodna. O godzinie 1 w nocy zostały zaatakowane Jeziorki. Żołnierze się wycofali, pozostał tylko Piotr Konieczka, który osłaniał ich odwrót z ręcznego karabinu maszynowego. Według relacji Piotr Konieczka został ranny i rannego żołnierze niemieccy dobili kolbami. Mieszkam w Kaczorach od urodzenia. Znam historię tej ziemi, ale kaprala Piotra Konieczkę poznałam dopiero 20 lat temu. Jesteśmy w lesie pomiędzy Jeziorkami a Piłą. To właśnie w tym miejscu 1 września 1939 roku zginął kapral Piotr Konieczka. Obecnie znajduje się tu obelisk, który upamiętnia tę historię. Słuchajcie, pokażę wam mapę naszego regionu i popatrzcie, no powiedzcie mi, gdzie są Kaczory. Rozumiecie tę mapę? Tu. Jak widzicie, nazwa, no taka obcobrzmiąca, prawda? Niemiecka, Erpel. Tutaj mamy zaznaczoną granicę polsko-niemiecką, która z was pokaże, jak przebiegała. Dobrze. Tak, tu mamy ten, zobaczcie, to jest granica polsko-niemiecka. Taka postać, która wyszła stąd, prosty człowiek, który żył tak jak wiele osób na tych terenach. Był zwykłym rolnikiem, prostym człowiekiem i nagle stał się kimś tak ważnym, bo od niego zależało życie wielu osób, od niego zależał los ojczyzny. I jeśli możemy dotknąć tej historii, być w miejscach, w których ona się wydarzyła, jest to człowiek, nasz człowiek. Myślę, że taka historia przemawia najbardziej. Dziadek Piotr Konieczka w mojej ocenie był bohaterem. Pod osłoną nocy żegna się ze swoimi dziećmi, ze swoją żoną i udaje się na posterunek. Tam broni się, bo wszyscy oczywiście, z którymi walczył, którymi bronił urzędu celnego, zostawili go. On sam bronił. Prawdopodobnie tak sobie rozłożył broń maszynową, że wszyscy prawdopodobnie się dziwili, ile tam jest jeszcze tych żołnierzy, a on sam bronił. Bronił sam do ostatniej kropli krwi. Kapral Piotr Konieczka jest dla mnie bardzo ważną postacią. No, niemal codziennie jestem u bohatera na grobie. Posprzątam i tak dalej. Staram się tutaj promować bohatera. Pomagam księdzu Jerzemu w współtworzeniu podstrony Bohater. Robię zdjęcia i wrzucamy to na stronę razem, bądź też na Facebooka, aby tutaj nasz bohater był promowany każdego dnia. Historia amnestire hoc est semper puerum este, to znaczy, to są słowa Cicerona. Nie znać historii znaczy na zawsze pozostać dzieckiem, Cicero. Staraliśmy się jakoś uwiecznić poprzez konkurs na przykład wierszy, poezji na temat bohatera naszego. Te wiersze są też na mojej stronie internetowej. No i rajdy różne. Postanowiłam tę postać przybliżyć swoim uczniom. I od 15 lat organizuję rajdy rowerowe szlakiem bohatera kaprala Piotra Konieczki. Uczniowie chętnie biorą udział w tych rajdach, interesują się tą postacią. Wiele pokoleń uczniów już odeszło ze szkoły, ale dzięki, myślę, tym moim rajdom pamięć o tym bohaterze również rozszerza się po polskiej ziemi.
Jestem bardzo dumna. Moja rodzina jest bardzo dumna, bo przekazuje swoje wiadomości. To, co pamiętam z opowieści babci, taty. Jesteśmy bardzo dumni, że mamy dziadka, bohatera. Jesteśmy tutaj rzadko, bo mieszkamy tutaj troszeczkę daleko i nie jesteśmy w stanie tak często tutaj przyjeżdżać. Możemy czerpać od niego siłę, odwagę, możemy czerpać wiele rzeczy. Jestem bardzo szczęśliwa, że to było spełnienie moich marzeń, że przechodząc na emeryturę mogę raz jeszcze pokłonić się nad grobem mojego dziadka, bohatera.